Siemaneczko, z tej strony Tadek, witam was w grze V-Rising. Lecimy z kolejnymi tutaj bossami, tym razem jest to lodowa uczniczka Kelly, głównie dlatego, że ma ona umiejętność, a raczej skilla przetwarzania skóry. Jak tutaj widzicie, ona pozwala na zrobienie garbarni, która jest mi potrzebna, żeby zrobić po prostu skóry przetworzyć, ponieważ takie też zdanie nawet teraz mam do zrobienia, już wam pokazuję. Żeby ulepszyć serce zamku do drugiego poziomu, a w tym celu potrzebuję mieć po prostu ileś tam przetworzonej skóry, więc albo musiałbym ją gdzieś wydropić, albo po prostu ją iść i tutaj załatwić, żeby sobie to odblokować. Zauważyłem, że można właśnie kuszę zrobić, tak sobie zrobiłem ją. Bardziej chyba do testów niż jakiejś takiej konkretnej walki. No i taka rzecz, że faktycznie udało mi się zmienić te obrażenia fizyczne do 100%, je zmniejszyłem. Zmniejszyłem również obrażenia, raczej obrażenia, ilość obrażeń, czyli zmniejszyłem życia, jakie ja posiadać mogę. I mam ich teraz troszkę mniej, bo mam ich zamiast 150% na moment obecny, mam ich teraz... Oj. Na moment obecny mam teraz żyć przy sobie 120% oryginalnie, których mogłem wcześniej mieć. Ta kusza wydaje się całkiem spoko do walki, zwłaszcza z takimi typami. Chyba zeżrę sobie tego łucznika, bo ma całkiem spoko chyba tą umiejętność. No to już sobie nie zeżrę go. A tutaj tego ziomka mam, to jest okrutnik. O dobra, jak znajdę coś w okolicach 70%, to myślę, że wtedy można będzie kogoś zjeść. O, jakieś kościany miedzy w ogóle znalazłem. Co tutaj mamy? Wzmocniony kościany miecz, aczkolwiek widzę, że on jest gorszy od tego naszego. Tutaj nic nie widzę oprócz kości. Załatwieni. Przydaje się używać tego F, ponieważ no dzięki temu już kończymy walkę. Ta uczniczka jest chyba gdzieś tutaj, mi się wydaje, w tym obozie. Mamy nieuniknione spotkanie, przynajmniej tak odległość. Imminent. Wydaje mi się, że prawie, że jesteśmy obok kogoś. Oj, zamiast ten, to ja tam wrzuciłem w drugą stronę. Dobra. A co ona w tym siedzi? Czy tu jest gdzieś na zewnątrz? Dobra, to ona gdzieś tam na zewnątrz siedzi. Kości głównie. Też z takich ciekawszych rzeczy, co przydaje się znaleźć, to są w tym momencie... Ło. Czy ich tu załatwić, bo dosyć mocno mi przeszkadzają. A zapomniałem, że przecież możemy używać umiejętności. No, za dużo to ja tych obrażeń tutaj nie robię, ale szybciej atakuje to zawsze to coś. Wow, no to ona mi mocne te obrażenia robi. Spróbuję się uleczyć. Aż kurczę. Zaraz mnie zabiją. Ale to psy przyzywa, czy co? No teraz jest różnica, że tak powiem, w walce. Co, ma ochronę jakąś? Predatora, jak się ukrywa, to widzę. Dobra, udało się. Aczkolwiek było blisko, żeby nas załatwiła. Mocne te ataki były, albo po prostu może te ataki od magii, co ja tam mam ustawione, też wpływają na ich obrażenia, jakie oni są w stanie zadać. Dobra. Nowa wiedza.
Ale zobaczmy jeszcze, co tutaj w obozie można znaleźć. Dobra, gościu załatwiony. Papier. O, papier to jest dobra sprawa, bo jest używany do badań. Więc jest git. Zobaczmy, kogo mamy tam następnego. Pod K to jest. To nam odblokowało. Ono, lodowy nietoperz. Wystrzel. Pocisk, który zadaje 100% obrażeń magicznych i powoduje zamrożenie. Uderzenie zamrożenia takiego oś... Oj. Tam było, że uderzenie tego wroga przymrożonego, czy jakby to nazwał, powoduje jego zamarznięcie. Łuk. Spoko ten atak ma, miecz. Ale taki bardziej on jest pod AOE zrobiony ewidentnie, niż taką walkę z pojedynczymi osobami. Jeszcze tutaj zobaczmy. Skrzynia. O, jakiś ziomek wraz. Nie wiem, czy topory nie są lepsze. Tak, lepiej się nimi mi bije. Mieć. Coś jeszcze. Skrzynia może jakaś tu będzie? O, ziomek za to jest. A nawet dwóch. Wojownik 8%. No, to słabo. Tutaj nic. Co miałem mówić właśnie. Zobaczmy. Ona co daje? Tutaj możliwość zrobienia sobie takich itemków. No właśnie ta skóra, ważna sprawa. Te czary. To są lodowy nietoperz. Już po angielsku, jest część po polsku. Ponglish. Kurde, ja ją biłem mając 23 level w sumie. No ale dobra. Tutaj mamy, żeby z nim, że to jeżeli powoduje trafienie tym lodowym nietoperzem, że gość jest tak jakby wyziębiony, coś takiego, nie wiem jak to chill przetłumaczyć, i w momencie jak go trafimy, to go zamraża na 4 sekundy. Ale dobra, to ja chyba raczej tego nie będę brał, bo to jest tutaj mróz. Bardziej mi się wydaje, że te strzały pociskami z chaosem, czy jakby to tam nazwać, jakoś mi się wydają lepsze. Co mam tu? Aha, bo tu są podzielone, dobra. Myślałem, że to tam na dół mam włożyć. Inna sprawa, zobaczmy. Jeżeli chodzi o tego gościa, gdzie on jest? On skrzynię nam odblokuje, ale damy sobie go do kompletu. W sumie zobaczmy, bo tam w sumie ta gra mimo wszystko pokazuje mniej więcej, gdzie on jest. A, bardzo daleko. Myślałem, że może gdzieś tutaj też jest, ale chodzi na to, że trzeba będzie do niego się przejść, bo tutaj akurat się steleportowałem, żeby mieć właśnie do niej jak najbliżej. Pisało, że ona będzie w obozie traperów. No i dobra, i to tyle chyba, jeżeli chodzi o ten obóz. Będziemy się wziąć za tamtego kolesia, ale jeszcze nie teraz, bo mamy możliwość cofnięcia się w sumie do bazy i zrobienia sobie w bazie itemków. No, teleport jest niedaleko. Zrobienia sobie w bazie itemków z racji tego, że no mamy tą skórę, nie? Ja tam w bazie mam trochę tej skóry, więc jak najbardziej zaraz ten serce zamku, zamczystka naszego, niezbyt dużego na moment obecny, ulepszę. No i pewnie pójdę na tamtego gościa, mając po prostu lepsze wyposażenie, bo czemu by nie? To są wanie te niedźwiedzie, no, ale nie będę ich zabijał, nie ma takiej potrzeby. Skóry mi na moment obecny nie brakuje, tej surowej. Więc nie będę tutaj znęcał się nad niedźwiedziami. Bo po co? Dobra, nic sprawy. Dobra, to ja wracam do bazy. Jeżeli coś ciekawego jeszcze tam w bazie będę miał do pokazania, to wam pokażę, a jak nie, no to po prostu zaraz się zobaczymy przy tym gościu. Dobra, jestem w bazie i powiem wam taka śmieszna rzecz, że dosłownie na moich oczach tutaj te skałki rosną. W sumie nie wiem, czy widzicie, ona tak jakby czubka nie ma. Ta przed chwilą też jeszcze nie miała. Jeden czubek jej urósł. Spoko. Minerały wyrastają z ziemi jak jakimś tym, jak w wojnach o Tyberium. Command Conquer. Musiałem wyrzucić parę rzeczy, bo nie mogłem ich przenieść przez portal na skóra i te sprawy. Trochę mi ich było ich szkoda, no ale nie chciałem się biec taki kawałek stamtąd. Dobra, zobaczmy przetwarzanie. Gdzieś to chyba było. Dominacja. To lustro? Lustro. Pozwala zmienić wygląd naszego wampira. Ok. Gdzie ta skóra będzie? Mamy garbarnia. Potrzebujemy deski. Deski gdzie są? Tutaj są deski. Możemy sobie zrobić nawet 10 garbarni. Dobra, zrobimy sobie dwie na wolnym powietrzu. Tak, żeby szybciej to po prostu przetworzyć. Ja tu wrzucam jedną skórę. Chyba miałem więcej tej skóry gdzieś. Tak, jak najbardziej mamy jej więcej. Tu wrzucam
drugie 2,5, tutaj 2,5. I gdzie to było, że mogliśmy sobie zrobić jakieś te galoty chyba. Stanowisko badań, o. Za to zobaczmy, czy coś mamy. Nie, nie mamy niestety żadnej książki, ale tutaj jak wezmę to, gdzieś jeszcze miałem papier. Trzeba to poukładać później. O, jeszcze tu mamy papier. Nie możemy tym coś odkryć. Stanowisko do badań. Odkryj losową tą ściana warsztatu. Nice. Akurat to może nam dużo ułatwić, jeżeli chodzi o produkcję. Bo ściana warsztatu będzie powodowała, że warsztat chyba mniej surowców zużywa. Dobrze mówię, w zamknięte ma odpowiednią podłogę. A, to podłogę trzeba, a tam ściana jest. No tak nie bardzo. Dobra, to ja tutaj sobie coś porobię. Zobaczę, czy jakieś nowe pancerze są i wtedy się wybierzemy do tego kolejnego bosika. Jesteśmy blisko naszego już celu. Jak widzicie, on jest prawdopodobnie chyba gdzieś w tym obozie, gdzieś tutaj na górze. I ja tak naprawdę już tutaj jestem przygotowany, żeby go zeszturmować. Koniec końców, no nie ulepszyłem bazy, bo zapomniałem, szczerze powiedziawszy. Druga sprawa, że dopiero sprawdziłem dokładnie i się okazało, że teraz w tym momencie dopiero jest ustawione chyba dobrze to odnośnie tego zmniejszenia ataku i życia, bo mimo wszystko wtedy też miałem za duży i dopiero tak naprawdę teraz dobrze chyba ustawiłem, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, to ja już sobie tu zmienię krew, ponieważ mój zapas się już mocno kończy, więc zmienimy sobie na coś innego. Zmieniliśmy sobie na łotra 34%. Zobaczymy, co on tam daje zaraz. O, szybkie poruszanie się, to całkiem spoko. Jednak trzeba tu trochę biegać. Tu też ich trochę mamy łotrów. Łotr 5%. 9, 7. 7 też. Dobra, o, złota skrzynia, nice. Zobaczmy, co to będzie. No i skilli od chaosu związanych. Spodnie ulepszone i rama do obrazu. No i dobra. Całkiem spoko, że książka wypadła, bo książki akurat są mega, wiadomo, przydatne. No, uleczmy sobie życia. Nie wiem, jaką będzie walczył. Teraz może jak zmienię to w końcu będą normalnie walczyć. Zastanawiałem się też, czy by nie pójść się nie pobić z pozostałymi przeciwnikami, którzy gdzieś może tu są w pobliżu, bo mimo wszystko mi pokazuje. Ułatwiłoby to na pewno nam już tutaj te całe podróże, bo nie musiałbym tu wracać za chwilę, szukać. Weź wszystko. Wcześniej też mi się udało podnieść w jednym z obozów, jak tutaj szedłem. Srebrną monetę i zacząłem od razu prawie zabijać, bo mam zerową odporność na srebro, więc no nie zaszaliliśmy. A, te wózki też można rozwalić. Wiem, że one są tylko tak dekoracyjnie. Warto? Nie warto. Nie ma co ich tam na zewnątrz zabijać. Kłusownik, łotr. No w ogóle te psy rozwaliły te. Wyleczmy sobie troszkę życia. Cokolwiek chyba więcej nam nie da. O, książka. Jakiś pierścień. Warto? Nie, nie warto. Skrzyni też żadnej nie widzę. Dobra, to sobie idę, panowie. Na arka. Jeszcześmy do... do kopalni w sobie. No, chciałem powiedzieć pod ziemię, ale... A, czyli on jest gdzieś tutaj. Widzę, tutaj mamy trochę miedzi, więc warto będzie pozbierać przy wychodzeniu, bo to zawsze może się później przydać. Może jeżeli nie na uzbrojenie, to na jakieś ulepszenia to będzie. Ewentualnie na jakieś ozdóbki naszego pięknego zamku. Dobra, oni tu w ogóle kopią, górnicy, robotnik, o tutaj grzyby jakieś tam sugerowaną gra, że tu można je znaleźć. To niespecjalnie chcę walczyć jednak.
Dobra, tu pozbierane. O, kolejna mapa, ta książka, nice. W ogóle sztabki miedzi całe wypadają, widzę. Skóra. I ten ziomek jest gdzieś tutaj. No dobra, już go widzę. Erol, miażdżyciel. Dobra, teraz czemu tych robotników zabić, żeby go nie wspierali? Nie potrzebuję tutaj walczyć ze wszystkimi. Dobra, i Erol zostanie teraz zmiażdżony sam. Nie wiem, czy on ma jakiś specjalny atak. Aha, dobra, ma takie, że się będzie przekręcał. O, chociaż to jest całkiem ciekawe. O, zniszczył te. Ciekawe mnie, czy... O. Myślałem, że... Nie wiedziałem, że umiejętności rozwalają kamień. Tylko mam nadzieję, że nie skończy się to tym, że będzie mniej surowców przez to. O, teraz jeszcze mocniej uderzył. Szkoda, jak mało mi co robi. Mimo, że wydawało mi się, że jeszcze bardziej zmniejszyłem. Znaczy, że teraz dopiero zmniejszyłem te swoje obrażenia. Jeżeli chodzi o fizyczne i te życia. No ale tu już parę on poziomów niżej od nas jest, to też... A, ta eksplozja i tak. Eksplozja ta zniszczyła te tutaj przedmioty wszystkie. Dobra, zaraz to pozbierać tylko i co. No i spróbujemy chyba jakiegoś następnego ziomka, ja zaraz zobaczę. No tu mam go zabitego i on ma dał nam magię jakąś, wstrząsy wtórne. Co to robi w ogóle? Aha, to po to ziemię tak rozwala i eksplozje idą. Czy ja tutaj mam coś? Nie, nie mam do tego ani do tego. Znalazłem jakieś te, ale to nie do tych skilli, nie? To szkoda, szkoda. Bardzo miedzi oczywiście zabierzemy. Dodatkowo zrobiłem sobie takie specjalne sakwy, które pozwalają nam przytrzymywać konkretny rodzaj itemów, nie? Na przykład tutaj mam sakwę, no nawet już zapełniłem sam, ale mam sakwę na jakieś zioła, tu mam sakwę na książki, która się już tak zajęła cała. Tu mam sakwę na różne tutaj... na różne kamienie szlachetne, nie? Tam mamy sakwę, więc... Takie spokojne. Ja tutaj jeszcze wyjdę zobaczyć, co się jest po drodze. A my może się wybierzemy do kogoś z 27 levelem, żebyśmy dali radę go rozwalić. Ten gnijący jaszczur, akurat wiem, skąd wychodzi, bo go tutaj nie znajdziemy na mapie. Ta jest postać bardzo daleko, ta jest blisko i blisko. Gorswin Niszczyciel, to jest jakiś mag chyba. Szalony kurtysta, zbyt nawiedziony, by ktoś go mógł jeszcze zrozumieć. Zła istota, której służy, popycha go do bezczeszczenia wszystkiego, nie bacząc na względy praktyczne. W charakterze ozdoby używa gnijącej świńskiej głowy. I to jest ziomek chyba, który będzie gdzieś tutaj na tych, nie na bagnach, tylko tu cmentarz jest na górze. I Grayson, zbrojmistrz, płatność i faktyczny mózg operacji bandytów. Grayson jest najważniejszym członkiem grupy i głosem rozsądku wśród tej zbieraniny wyrzutków, morderców i złodziei. Jako kwatermistrz dba o wyżywienie i dobrze uzbrojenie hołoty. North to jest północ, a west to jest chyba zachód, nie? Wild west, czyli dziki zachód. North to jest właśnie chyba północ, to jest tak gdzieś na górę lewo od nas chyba, a ta postać w postaci tego South, czyli na południe. Czy gdzieś pod nami jest? Ja myślałem, że on jest na cmentarzu. Czekajcie. Cmentarz jest tutaj, ale to jest zapomniane cmentarzysko. No dobra, to ja się wybiorę z koniem tutaj gdzieś, poszukam, bo on chyba tu, o może tu jest, bo to wygląda jak cmentarz. Zresztą nie, to jest chyba cmentarz, z którego wychodziliśmy, więc nie, bo tutaj też z tej strony był, ale to może on gdzieś jest tutaj w jakimś miejscu, co wygląda przynajmniej jak cmentarz, więc ja jego poszukam. No i co, następnego będziemy szukać tego gościa i zbrojownia bandytów. No, czyli już wiem, że jest tutaj ten ich zbrojnicz, więc może pójdę po zbrojmistrza, się tam zobaczymy. Dobra, jesteśmy niedaleko już tego miejsca, gdzie jest ten gościu z krową na głowie. Dodatkowo zbliża nam się krwawy księżyc, no i ja tutaj trafiłem na te zwłoki takie chodzące. Udało mi się wrócić do bazy, ulepszyć uzbrojenie, a przynajmniej jedną się udało ulepszyć, bo niestety nie wszystkie, nie było mnie stać. No i próbujemy go tutaj załatwić. Oj,
Nie do końca wiem, co mam chcę zrobić. Jest na szczęście jakiś mocny, bo ja sobie ulepszyłem moje uzbrojenie, więc powoduje to też, że dobrze bijem. No i te topory też mam lepsze. No dobra, byłaś. Okazuje się, że wcale jednak taki mocny nie jest, jak zbliżamy się już do niego poziomem. Jest krwawy księżyc. Dobra, gincie. Ciekawe mnie, czy jakbym ich bił z młota, czy jakieś dodatkowe obrażenia by im wchodziły. Dobra, i co powoduje krwawy księżyc? Gra nam chyba za bardzo nie mówi. Myślałem się, że lepiej jest teraz bossów bić. Bo coś to tam dawało, tylko że teraz nie jestem w stanie sprawdzić, co z jakiegoś powatu jest, dobra. Szybciej poruszamy się o 10% i zwiększa nam o 20% efekt naszej krwi. Myślałem, że może do ataku jakiś bonus jest, ale aż tak dobrze nie ma. No dobra, to idziemy się zająć tym ziomkiem tam na dole, tym świniogłowym. I może byśmy spróbowali jakiegoś mocniejszego bossa jeszcze w tą noc spróbować, bo jednak mimo wszystko, no 20% to 20%. Tutaj żeśmy przed chwilą skopali. O dobra, siara jeszcze tu jest, no ale dobra, już nie będę tutaj męczył tej miejscówki. Nie wiem, czy można się tak przez przypadek chociażby zablokować. Miedzi już nawet nie zbieram, powiem wam, że tyle wyniosłem z tej kopalni miedzi, że masakra. Gdzie to jest to przejście? A, tutaj. Golem jednak jest dla nas dalej, wyzwanie 36. Dobra, jedziemy tutaj i to będzie trzeba zajechać tam z tyłu. Zajechać z tyłu trzeba być. No widzę faktycznie, że tam jest jakiś cmentarz. Więc się postaramy tam na bogato wjechać. W ogóle trafiłem też na przykład na tej kopalni, jak wychodziłem, trafiłem na patrol chyba szkieletów. A jak byłem właśnie niedaleko stąd u kupca, to znowu trafiłem na patrol, ale już takich dobitych na maksa gości, że czachę miałem, nie? Nie wiem, co oni tam robili na górze po prawej, niedaleko. Podoba się to, że oni są dalej dla mnie zaznaczeni jako zieloni. Dobra, weźmy siekierę. O, spoko, jak ich zabiłem nekromantów, to zdechły te przyzwańce. Aha, to są te poukrywane jakieś rzeczy. Dobra, gdzie oni mają tego bossa, który on gdzieś tutaj powinien się przemieszczać? Z tym, z łbem świni. A przynajmniej tak gra sugeruje, że on gdzieś tu chyba jest. Zaraz sprawdzę w sumie dla pewności. Ale tak mi jeszcze przed chwilą pokazywało, gdzie ten gość jest. Śledź. Wow. No jesteśmy blisko. Czyżbyśmy pomylili te? Nie, no tu nie mi pokazuje, aczkolwiek on jakoś tak dziwnie w wilczej jamie jest? Ale dlaczego? Dobra. Na koń. Zobaczmy, gdzie on jest. Czyżby on wyszedł stąd? Z kryjówki opuścił ją? W ogóle to mi pokazuje tak, jakbym gdzieś tam na dole siedział. Co jest raczej mało prawdopodobne. No dobra, jedziemy. A, faktycznie wyszedł z kryjówki. Nawet nie wiedziałem, że bossów można spotkać poza kryjówką. To jest dla mnie, powiem wam, małym szokiem. Wiem, miniony to będzie słabszy. Aha. Ja nie wiem, co mu się stało, ale dobra, lepiej dla nas. Aha, jakąś barierę sobie włączył. Jejku, jak ja nie lubię czegoś takiego. No dobra, zaraz będzie załatwiony. Nie jest on jednak dla nas wyzwaniem, jak już mamy ulepszone eku. No nie wiem, tamci bohaterowie jakoś mnie... Może tamci wyżej są jacyś mega mocni. Ale spoko, bo mocno wybiera ten, nie? Surowce i tak dalej z jego pomocą. Dobra, coś żeśmy tam podnieśli, nie wiem, o. Ale myśmy ją zabili, bo właśnie ja mam jej skilla, no ale dobra, jak już się napatoczyła i chce walczyć. Zabijemy ją jej własną bronią, czyli chaosem.
O, prawie się zmiotło. Całkiem nieźle. Gdzie ty jesteś? No i dobranoc. W ogóle wydaje się, że ona była słabsza niż ten ziomek tutaj przed chwilą. No i jesteś zjedzona, moja droga. Może nie taka droga. Dobra, ja sobie to pozbieram, to co wypadło. Okej, okay, no i co? No, lecimy, nie? Ten ziomek ma być gdzieś tutaj, okej. Okay. To tak, o, jedziemy tu, na lewo teraz. I powinniśmy znaleźć się w miarę szybko u niego. A ja dalej nie ulepszyłem. Byłem w chacie z powrotem, a nie zapomniałem, żeby ulepszyć te serce. Bo można będzie chyba w następnym odcinku, tak przynajmniej mam taką nadzieję, zacząć budować coś na zamku, wiecie, ściany i te sprawy. Jeżeli te, co tam będą, już będą odpowiednie, nie? O, żebym nie dostał strzału, dobrze. A, to są słabe jednostki. O, teleport. Czy ja go muszę zaznaczać? Chyba muszę. Jeżeli chcę, żeby on był na mapie, no nie jestem pewien, ale lepiej to zrobię. Portal do lasu Farbane. Farbane. Przytrzymaj, aby się teleportować. Dobra, się teleportować nigdzie nie mam zamiaru. O, dobra. Idziemy załatwić kolejnego ziomeczka. Tam od bandytów w sumie jest. O, jakieś te pewnie wyrzucił. Minerały szlachetne, albo jakieś drogocenne kamienie, przydatne do jakichś tam czarów. Dobra, ja chyba wjadę po prostu na pełnej do tej zbrojowni, bo to chyba nie ma większego sensu się tutaj skradać. Gdzie oni tego gościa mają? Pewnie gdzieś tam na górze. Jedziemy, jedziemy. No, to nawet widać, że... Też nie, nie, tutaj to raczej nie. Oj, ale chyba mnie z konia teraz ściągną. Już po prostu zejdę sam. Wojownik 38, niech będzie. Zobaczymy, co on ma. Bo nie wiem, czy wojownika już smakowałem, że tak powiem. Może będzie miał bonus jakiś duży do ataków fizycznych. A to mi się akurat teraz na walkę przyda. Zobaczmy. Tak, jak najbardziej. Oj, ma możliwość zmniejszenia opóźnienia na skille do broni. A, to jakiś pracownik chyba był. Oj, w ogóle znalazłem książkę kolejną. Podłoga do kuźni. W pierwszym momencie nie zjazdłem, co to jest, nie? Mówię, podłoga do kuźni. Dobra, szczura podniosłem razem z osełką, to jakiś... Aha, jest tu gość, faktycznie. No nie, jestem prawie że pewien, że tamtym razem to mnie typ zabił. Muszę zobaczyć dokładnie te ustawienia. Niby dałem już obrażenia, jakie ja zadaję. Normalnie na 1-0. No zmniejszać nie będę, bo to też nie chodzi o to, że miał się tutaj z nimi denerwować, ale zobaczcie, ja go zabijam, zanim on dobrze pokaże swoje umiejętności, nie? To jest trochę śmieszne. No i dobra, wciągamy gościa nosem. Okej, okay. Spodnie znaleźliśmy, które znam już, więc... Jaką zbroję? Aha! Okej. Okay. Aha, tylko że nie mogę teraz rzeczy podnosić. Weź to roz... Nie możesz. Dobra. Nie wiedziałem, że to tak działa. To jest chyba dla niego w ogóle. Coś jeszcze u niego w ogóle jest? No, żadnej skrzyni nawet nie ma. Znaczy, no ja rozumiem, że on jest samą nagrodą w sobie, nie? Ale... Mógł coś rzucić. Dobra, to tak, opatrzymy. Co mamy następne? Czy ja tylko coś bym widział? Obóz bandytów. No nie sądzę, żeby tam ktoś był. O! Handlarze. Zobaczmy, kto idzie. Łotr. Wojownik. A, nic ciekawego. Pewnie jeszcze sprawdzę przy okazji tutaj, wychodzę ten obóz, ale my się wybierzemy. Może jeszcze po kogoś, jak zdążę. Zobaczmy powrót. Żeśmy zabili. Klej w podpalacz. Jak daleko jest? Daleko, na wschodzie. Na zachodzie, znaczy na zachodzie jest. Daleko. Gnijący szczyt, tego tu nie ma. Zobaczmy, 35 level. Też bardzo daleko. Też bardzo daleko. Też bardzo daleko. Kurde, wszyscy są daleko. A wydaje mi się, że ten powinien być gdzieś blisko, bo on... Gdzieś taka kopalnia chyba tu była. Ale to chyba aż tam jest.
I on chyba tam był. Nie sądzę, żebym zdążył dojechać tam na koniu jeszcze dzisiaj. W sensie w grze mi chodzi, nie? Ale dobra, spróbujmy. Zrobimy im wjazd na kopalnię. Dobra, dawaj koniku, jedziemy. Let's go. Spróbujemy, no miałem sprawdzić obóz, ale dobra. Nie sądzę, żeby w tym obozie było coś na tyle superanckiego, żeby aż mi się opłacało teraz tracić czas na niego. Dlatego wybierzemy, no to mogę olać, to coś. Dlatego ich tutaj olejemy. Far away cały czas jest, może jednak nie do końca pamiętam, gdzie on był. Powinno chyba już mi się zmniejszyć. Stały nam, nie wiem, 2 minuty? Chyba coś takiego, to jest ten czas. No, Tristan, łowca wampirów. No, ten ziomek to jest taki, że... A, bo w sumie, wiecie co, spróbujmy. Jak ja go pokonam teraz, no to znaczy, że faktycznie jest źle. Zobaczymy, jak ja go leję. Tristan, chodź się bić. O kurwa, ale mi przypieprzył. Chociaż w sumie, ja bym unikał dobrze jego ciosów. Czy mi się wydaje, że on najgorszy miał ten płonący miecz. Jak się nie dam trafić? Nie, to chyba coś faktycznie musiało być im zmniejszone, bo ja pamiętam, że strasznie ciężko się go biło. Albo po prostu jestem taki, wiecie, dobry teraz. Też jest kwestia tego, że oni potrafili się odpalić z jakimiś skillami w pewnym momencie, więc to też może być kwestia tego. No dobra, nie ma szans, żebym ja się uleczył teraz. On na pewno mi nie da. O. Nie, chyba nie dam mu rady. Jednak mimo wszystko, bo patrząc ile ja mu zabrałem, a ile on mi już zdążył zabrać. To jednak próbuję z tamtą postacią. Straciłem czas tylko niepotrzebnie na niego. Bo raczej nie masz... Ciężko by było, żebym ja go teraz tutaj, wiecie, ścisnął. Miejmy nadzieję, że tamta osoba, która jest teoretycznie w jakiejś kopalni... O, mogę się leczyć jadąc na koniu ekstra. Mam nadzieję, że ta osoba, która jest w tej jakiejś kopalni, no to mimo wszystko będzie tam cień, bo no nie zdążę tu wjechać w trakcie nocy jeszcze. To jest ten podjazd z tyłu jakiś do kopalni. Kopalnia siarki bandytów. A, tu siarka jest. No bo ja tam zawsze myślałem, że tutaj miedzi mają dużo, a to siarki mają chłopaki dużo. O, tam wyskoczył. O, zapomniałem, że to są bomby. Powinniśmy dać sobie tu radę jednak. O, ale miałem 79 miała. Kurde. Nie zwróciłem uwagi. To jest właśnie tak najczęściej tak to wygląda, nie? Że za późno się zwraca uwagę. Dobra, niech ich to tu wysadzi. Wow. A nie wiedziałem, że to taka reakcja będzie gwałtowna. Nie, rusz się! Aj. Nie, dlaczego nie chciałbym się akurat ruszyć? Poczekaj, aż sojusznik cię ten. No naciśnij X, bo nie mam sojuszników. Zobaczmy, gdzie jest najbliższe miejsce. Wampirzy portal. No dobra. Ja sobie już daruję tam... bicie się z nimi, po prostu wrócę do bazy. No, straciłem moje itemy, przedmioty tam leżą moje. Oprócz tych, które miałem jako tete, no to nie wiem, może będę musiał jeszcze po niej iść. Ale raczej już nie będę z nią walczył. Z ciekawości tylko zobaczmy, co ona daje, bo tak w sumie do końca nawet nie sprawdziłem, co ona ma mieć. Aha, materiały wybuchowe. Uwaga, materiały wybuchowe mogą zostać użyte do zniszczenia ogromnych żył zasobów, ścian i drzwi. Jeżeli dobrze pamiętam, to ona jakąś drogę odblokowała tymi materiałami wybuchowymi. Nie tu... A, do tego gościa, do króla bandytów. No i tu jest koniec aktu pierwszego i zaczyna się akt drugi. Tu nawet nie wiemy, kto to jest do końca. Tu jest, jest akt trzeci, okej. No i dobra, są 3 akty. No nic, tak więc ja wracam do bazy, będę ją rozbudowywać, jeżeli coś będzie ciekawego, to w międzyczasie się jeszcze zobaczymy, a jak nie, no to zobaczymy się, jak ja wrócę ją bić i będziemy coś klepać w bazie, jakieś ściany, mury i te sprawy. Tak więc to tyle, ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko.